Witam Cię, Katarzyna. Cześć, cześć. Przechodzimy już w sumie w połowie maja, nie? Dzisiaj jest 16? Tak, dzisiaj jest 16 maja. Przechodzimy w połowie maja do Was z filmem bardzo ciekawym, bo dostałam kolejną puchę. Są to m.in. dyżury w portalu Rampa Pochodnej Bariery, ale dyżury telefoniczne. Pytaliście mnie w wielu komentarzach, jak wyglądają kulisy pracy w portalu Rampa. No to tak, najpierw są artykuły, w międzyczasie się odbiera masę telefonów. Wczoraj odebrałam telefon z Warszawy, z Gdańska, z Poznania. I również rozmawiałam z moją bohaterką, panią Izabelą Ziarkowską. Będzie do wywiadu. Po 28 maja będzie ten wywiad realizowany, do której trwają dyżury telefoniczne od godziny 10 rano do godziny 21. Ale to nie są tylko dyżury telefoniczne, że ja siedzę i czekam na telefon. Ja robię całą masę innych rzeczy, tudzież mam pod do współpracy, czyli nasi stażyści, którzy się uczą, jak prowadzić WordPressa, jak wprowadzać tekst, jak montować materiał w ramach stażu specjalistycznego, robią ze mną, będą różne odsłony wywiadów na temat doświadczenia życia z Was, a to nam się przyda później do Radia Praga, bo jak wiecie, w Radiu Praga działam też w ramach portalu Rampa Pochodnej Bariery. I to jest rozszerzenie jakby opowiedzeniu o tym, jak się doświadcza życie z Was, tak? No chociażby wczorajsza sytuacja znowu. 420 godzina 22, 22, 3597, tak? Więc to pokazuje, kochani, to, że tak właśnie jest z Was, jest strasznie głupio, jest strasznie jakoś nieunormowane, więc nadal zbieramy fundusze, zbieram na to, żeby jednak chociażby to raz albo dwa razy w tygodniu z panią Beatą dać konsultację. No bo ja tego nie widzę, tak? Toruń tego zupełnie nie ogarnia. Nawet nie są w stanie. Dowiedziałam się, że w koszyku świadczeń refundowanych nie ma podstawowych takich badań, jak cukier, hemoglobina glikolowana, no, witamina D. U mnie to wszystkie parametry się zmieniają i właściwie co każdą wizytę trzeba to robić. Więc po prostu będziemy albo umawiać na konstytucję, bo oni tam najlepiej pobierają badania. Zrobimy po prostu prywatnie, że za 40 minut będziemy mieli wyniki. Albo będę jeszcze próbować jakoś inaczej. No problem jest taki, że wiecie, wiele osób mi pisze, żebym z rewendingu zrezygnowała. No nie zrezygnuję, bo właśnie z nim podpisałam na 4 lata umowę na realizację specjalistycznych materiałów, więc nie ma w ogóle opcji, żeby to jakby to odpuścić. A poza tym edukacja na temat fasu i adopcji na przykładzie rebondingu też jest ważna, bo pokazuje różne aspekty. Co do zwierzyńca, no to Maniek dzisiaj, słuchajcie, leżał sobie na parapecie. Bubek biega z nim, więc ma towarzysza, więc ja mogę spokojnie robić dla Was materiał.
dałam radę tydzień, jak ona była na wyjeździe wypoczynkowym na Litwie. A to pokazuje, że ogarniam i siebie, i dom, i wszystkie sprawy, które są też życiowe, tak? Dokładnie. No, byliśmy też na festynie. Zaczynam jakoś życiowo też działać. No i właśnie tak jest fajnie, bo dzięki temu się poprawiała też relacja z Ewą. I był fajny czas z Tomkiem. No i zobaczymy, jak będzie. Dobra. Będą różne wydarzenia. 30 maja jedziemy do Chełmna. To wiecie, 1 czerwca na prawdopodobnie zaczynamy nowy etap robotningu, więc to też będzie takie ciekawe doświadczenie. Więc zobaczymy, co dalej. Dokładnie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, tak.